Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest przypadkowe. Chwileczka, chwileczka, co to jest? Co to jest? To test. Jaki test? Co ty masz na myśli? No co to za różnica, jaki to jest test? No test, no. Test dla kontrolerów lotniczych. Słucham? Przepraszam, ale... Słuchajcie, my musimy sobie to wszystko teraz wyjaśniać. Ale skąd wyście to wzięli, jeśli mogę spytać, co? Dobrze, powiem ci. Mój brat chciał zostać kontrolerem lotniczym i taki test dostał i nie zdał go. W związku z tym ja postanowiłem, żebyśmy sprawdzili, czy jest możliwe rozwiązać go, bo ja dałem radę. Nie wiem, co się z nim stało. Nie rozumiem, co to jest za jakaś zmiana w scenariuszu, skąd się biorą jakieś testy dla kontrolerów lotniczych, czy troszeczkę coś jest nie tak chyba z wami. Przepraszam, czy ta gra została sprawdzona przez naszą realizację? Nie, nie sprawdzałem jej. Ale jak ty możesz wrzucać coś, czego nie sprawdziliśmy? No bo ja znalazłem, no. Jak to? Tak to. 29 stycznia 2019 roku aktor Jussie Smollett zgłosił na policję, że około 2 w nocy w Chicago padł ofiarą okrutnego przestępstwa z nienawiści. Smollett, który jest ciemnoskóry, twierdził, że 2 zamaskowanych wykrzykiwało homofobiczne i rasistowskie obelgi, zadeklarowało to kraj MAGA, biło i kopało go, założyło mu pętle na szyję i oblało go nieznaną cieczą, zanim zdołał z nimi walczyć. Wszystko to w liberalnym Chicago podczas wiru polarnego, który przyniósł nieziemskie temperatury poniżej zera. Okazywanie wsparcia dla Smolletta w następstwie jego nieprawdopodobnej historii stało się świętem wśród postępowych polityków i celebrytów. Ci, którzy spojrzeli na sprawę bardziej sceptycznie, zostali zaatakowani w mediach społecznościowych i w prasie jako zaprzeczający lub nawet sprawcy uprzedzającej nienawiści, która wciąż rzekomo zalewa Amerykę. 20 lutego Smollett został oskarżony o przestępstwo złożenia fałszywego raportu policyjnego. Cała sprawa była rzekomo hoaksem. Nasz naród nie jest targany przestępstwami z nienawiści. Kiedy ludzie na stanowiskach władzy lub widoczni mówią, że tak jest, powinni zostać za to skarceni. Przeprowadziłem wiele badań na temat przestępstw z nienawiści w Ameryce i tragicznie niedostrzeganym faktem jest to, że ogromna liczba takich incydentów zgłoszonych w ciągu ostatnich 10 lat okazuje się być oszustwami. Podczas gdy sprawa Jussie Smolletta poruszyła cały naród, jest ona jedynie najnowszą z długiej linii politycznie motywowanych fałszywych przestępstw na tle uprzedzeń. Hate crime hoaxes and why they happen, April 2019. Naddaj kordłę.